Hejka, moi drodzy, z tej strony Deseo. Witam was w kolejnym odcinku w naszej serii do Dino Crisis. Ale Day. Boże, już głupawa na samym początku. Jesteśmy w nowej miejscówce, ale tak naprawdę tam po drodze było jeszcze wiele rzeczy do zbierania. Ja nie wiem, czy ja już tu wszystko pozbierałam. Nie wszystko. Nie mam miejsca, no Boże, no musimy zaczynać, słuchajcie, odcinek. No i ja nie mam gdzie tego po prostu. To czekajcie, a ten plug. Nie, bo tutaj to zupełnie coś innego jest otwierane, jakiś kluczek oni chcą. Small size key. Jak ja mam ten medipack wziąć? Za dużo mam po prostu tych itemków. Co ja bym mogła tutaj, moi drodzy, użyć? Poison dart mam tylko jeden. Może mi się przyda i może jeden zużyję. Ale za jednym zabiję. No nie, no tak trochę lipa. W sumie bardzo dużo mam naboi slug, bullets for shotgun. Które są lepsze? Nawet nie wiem. Nie mam kuźwa zielonego pojęcia. Dobra, słuchajcie, no na razie nie wezmę, ale będę pamiętała, że jest tutaj apteczka. Zobaczymy, co tam uda nam się zdobyć po drodze. Kurde, muszę zobaczyć, czym się wyciągało broń, bo już nie pamiętam. Ale to może nie teraz. Niech one se tam żrą. Tym się wyciągało, dobra. A jaką ja mam w końcu... Poczekajcie, jakie mam wybrane? No ja mam to wybrane. Usypiacze. Dobra, niech będzie na razie. A to jest kolejne piętro, to ja nie wiem, czy ja tu chcę. Ale możemy... Czekajcie, nie załączyłam tego stopera. No Boże, dlaczego ja tak slakuję? Nie wiem, ta muzyka mi się nie podoba. Bo to tak brzmi, jakby tutaj coś było niedobrego. Wolę iść powoli. Co to robi? Aha, okej. Ale od drugiej strony już nie ma, nie? No właśnie. No, chciałabym. O mój Boże. Dobra, bardzo dobrze. Bardzo dobrze, bo ja sobie tutaj pomieszam. Słuchajcie, narobię tutaj dużo rzeczy i dopiero zaraz do was wrócę, dobra? Czekajcie, pójdę jeszcze. Nie wiem, czy mam miejsce. Nie. Dobra, nie będę nigdzie szła na razie. Co ja tu zostawiłam? Nie, no to jeszcze muszę coś. Słuchajcie, jeszcze coś muszę tutaj. Poison dart. Czy to mogę z czymś zmiksować? Tak nie bardzo. Dobra, chodźcie, na razie nie będziemy kombinować, tylko chciałabym zobaczyć, czy mam włożone. Mam włożone te nabojki. Dobra. Co tutaj jest? Aha! To ja się tutaj wracam. Okej. What? Oh, I don't see any signs of the dock here. No dobra, to jest ze sobą połączone. Okej, to teraz już kumam. Takie jojki. Dobrze. No to wiele wyjaśnia. Chodźcie powoli, zapiszemy to sobie.
Zapiszemy to teraz, ale rozumiem, że już tak mam full, prawda? I nie mogę więcej zabrać. No, oczywiście. Dobra, ciul tam. A, czekaj, ta. No, zapisz to. Może być nawet na tym. Gdzie ja mam swój notatnik? Dobra, mam go, bo mam tutaj przecież porozpisywane! Jezus Maria! Porozpisywane mam te kody takie, które tutaj wszędzie były. Dobra, idziemy. Oho. Regina, what's taking so long? We've got a job to finish. We found Tom. He didn't make it. That idiot. How do things look over on your end? I'm in the lab area. I know the doc's still hiding around here somewhere. I can see an elevator from here. Maybe I can use that to go down from the first floor. Tak, te windy to już żeśmy, pamiętacie, gdzie widzieliśmy, prawda? Nothing happened. One były nieczynne chyba. Z tego co... Aha, ja tędy przyszłam, tak? Jezus, jestem głupia, Matko Boska. Tam było jeszcze drugie przejście, pamiętacie, nie? Tutaj nam wyskoczył ten dziabąg. Okej. No, wydaje mi się, że tędy będę mogła przejść, ale na bank wyskoczą mi tutaj jakieś... Wyskoczą? Mój Boże, nie wiem. A to... To my tędy żeśmy przechodzili. Okej. Okay. No to ja wiem, gdzie ja się znajduję. No dobra. Tak, tylko teraz ja nie wiem, w którą mańkę powinnam iść tutaj. Tak, bo to był ten generator. Ale to jest... Kolejna zagadka, tak? Czy to jest ten, który my żeśmy robili? Nie no, to myśmy już to robili, hit. Będzie tu jeszcze raz, czy nie? Czy jak już raz zabrałam, to koniec. Nie. Dobra, czaję to. Bo tam, dobra, tam schodziliśmy. Dobra, te wszystko są połączone, ja po prostu muszę tutaj, wiecie, nadążyć nad tym. Na razie nie nadążam. Tak. I no ale tutaj to my wyjdziemy tymi samymi drzwiami. To jest hit. To ja nie wiem, gdzie ja mam teraz iść, moi drodzy. Tak. Słuchaj, to ja nie mam zielonego pojęcia, gdzie ja powinnam teraz iść. To jest wszystko ze sobą połączone. Ja pikole. To jest tak myślę. To chyba powinnam wrócić się w takim razie tam w ogóle do samego początku, tak? Nie wiem. Jestem dzisiaj troszeczkę w tej grze pogubiona, ale ja pamiętam, że jeszcze tam od tego kibla, pamiętacie, mieliśmy kibel, który trzeba było zwiedzić. Nie wiem, czy kojarzycie. No i przede wszystkim mamy sporo kluczy. Dobra, wiecie co, wrócimy się. Tędy chodźcie. Tu możemy iść na górę, ale chyba się jeszcze wstrzymamy, bo pamiętam. No, możemy zapisać. Niech będzie. Nie wiem, czy akurat o to mi chodzi. Tak, czekajcie, czy ten klucz już tu będzie pasował? Tak, nareszcie. Mamy, bo mamy ten ID card. No, proszę bardzo, ile tutaj jest rzeczy. Dobra, to może zacznijmy od tego, czego... Mogę to podnieść, okej.
czy dyskietkę będziesz mogła, znaczy w zasadzie płytkę. Mamy input z literką E. Ok. Potrzebne nam są... Co to jest? When the ID card is created, this device is used to input the No tak! A to jest do odcisków palców. Pytanie, od kogo możemy... No było tutaj wiele trupów, od których moglibyśmy zebrać takie odciski palców. Ale to trzeba by było popróbować. Dobra, przeczytajmy to. This person... Tak, tutaj jest o tej windzie. Collecting device can acquire some... Że może być właśnie zabrane ze zwłok. No i to jest podpowiedź zajebista. Tam przy takich jednych windach były zwłoki. Nie wiem, czy pamiętacie, tam była taka mapka do zabrania. Nie wiem, czy kojarzycie. Dobra, posprawdzajmy, czy jest tu coś jeszcze. Okej, teraz tylko... No, Boże! Czy wy to widzicie? Nie, no ja muszę... Znowu zrobimy, słuchajcie, pauzę i zaraz do was wracam. Ja się tu muszę koniecznie pobawić, bo przecież nie wytrzymię. Okej, słuchajcie, pomieszałam tam trochę. Czy my możemy coś przy tym komputerku zrobić? Nie. Szkoda, myślałam, że możemy się włamać. Dobra, nic nie zrobimy, ale wiecie co, te odciski palców to jak najbardziej kojarzy, gdzie możemy użyć, tylko teraz którędy najszybciej mogłabym się tam udać. Co było tutaj, bo nie pamiętam. Toilet, no to właśnie to przejście między toaletami, ale chyba to ja tutaj nie potrzebuję być. Ja muszę iść do głównego holu i pójść tam, gdzie były te zwłoki przy tych windach i tam ewentualnie spróbować pobrać te odciski. Moim zdaniem to byłby najlepszy trop, bo większej podpowiedzi chyba się nie da nam sprzedać. To było chyba tędy, prawda? No są tutaj. Pokaż, czy ty jesteś w stanie tego użyć. A gdzie to jest? Fingerprint. Jest. Widzicie? Has been collected. Tylko teraz tak. Gdzie się z tym szło? Bo tak, rozumiem, że to nie działa, prawda? Tak, jest. Jo. Czekaj, tam muszę pomyśleć. Czy tędy? Chyba tędy. Tutaj było to z tym ID, prawda? Do wyrobienia. A tam w ogóle lata nam przecież jeden ciulas. Tutaj co było? Tak, ten Paul Baker, mamy to 1123, ja to pamiętam. Mam to zresztą nie tyle, co pamiętam, mam to spisane. Aha, i ten 46 to mam też spisane? Tak, 469, tak, mam. Dobra, no to słuchaj ta. Dawaj, zadaj. Czyli muszę sama użyć tego itemku, tak? No i teraz tak, registration number, czy to było to 1123? 4, weźmy to 4-6, ale wydaje mi się, że to chyba nie jest to, bo to 4-6-9-0-7. Verified. Tak. Jest.
Paul Baker, dokładnie. Ha, pięknie, mamy to. Nie. To czekajcie, ja tego nie zrobiłam w takim razie, tak? Nie, zrobiłam to, dobra. There is no need to operate this anymore. Czyli rozumiem, że te windy są uruchomione, tak? Mam taką kuźwa nadzieję, bo... A tutaj ja to czytałam. Czekajcie, ja wolę sprawdzić, bo tu naprawdę wszystko trzeba spisywać. Nie no, jest okej. Dobra. To co, wracamy się. Sprawdzamy te windy. Wolę iść powoli, żeby go, wiecie, nie prowokować. Pięknie, mamy to. Boże, jak ja się cieszę, jak mi idzie. No nie. No weźcie, bo ja nie wiem, co ja mam wtedy klikać. No uspałam go, ale ja myślę, że to nie wystarczy. No, chcę zabrać. Niech on śpi. Tak, chciałam przeczytać. Czekaj, to wezmę coś do pisania, jeżeli trzeba było tu coś spisać. You will need to be aware of information, bla bla bla. Okej. Okay. In the case where the number are written instead of letters in the key field, the numbers could represent the codes for the correct... No to my znamy mniej więcej tą zasadę. Aha, to jest jakaś nowa zasada, czyli jakby po kolei alfabet to cyfry, czyli A to jest 1, B to jest 2, 3 i tak dalej. Czaję. I co teraz w związku z tym? Czyli odpowiedzią będzie, rozumiem, że... Pytanie, czy te, które są trójkami, mam wykluczyć. Wiecie, o co chodzi? Czy nie? Mój Boże. Dobra, czekajcie. A, B, C, D, E, F, G. Muszę to rozpisać. G, H, E, I, J, K, L, M, N. O, P, R. S, T, U, W, Y, Z. Dobra, czyli to będzie tak 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 1, 2, na 3, na 4, na 5, na 6, na 7, na 8, na 9, na 2, 2, 1, 2, 2, 2, 3, bla, bla, bla. Dobra, i teraz mamy tak, hasło 3. Czyli mam, rozumiem, trójkę wykluczać, tak? Trójkę mam wykluczyć, czyli C wykluczamy w ogóle z tego alfabetu, tak? A F jest do wykluczenia, szóstka, tak, też. L to by była cyferka 11, no to nie wykluczamy, czy zostawiamy. Jedyneczki też tutaj nie ma, czyli zostawiamy L, A. Trójka ma być wykluczona, dwójka nie, czyli B zostaje, czyli lab, ja już chyba wiem, laboratorii. Dobra, tak mi się wydaje. Hit. Laboratorium.
to... Gdzie jest R? Gdzie jest Y? No. Hit. Dobra, mamy to. Niech będzie. Mój Boże. O, mamy to, to dobrze. No to moi drodzy, ja w takim razie biorę sobie zwykłą broń. Już nie mam? No to jestem zawiedziona. To są dwa hit. Naładuj. Mogę się tam wrócić, wiecie, po te nabojki. Masakra. Jeszcze żyję. Już nie. Jezu, głupia babo! Jak wygląda moja sytuacja? Pewnie ciulowo. No, super, dwa naboje. Hit po prostu. Wiem, że tu mogę iść, ale... A co jest dalej? Ja nie wiem, czy ja na razie chcę. Mój Boże. Czy ja mam ten taki strzał? Jeden? Nie. Sleep. Nie wiem. Chodźcie może gdzieś indziej jeszcze. Tamte pięć naboi by mi się przydało, wiecie? Nie wiem, czy ja teraz... A może to jest jakiś skrót? Ja pierdzielę. Jezus Maria. Niech on się tutaj męczy. O, ale ja nie mam już pluginów, prawda? No, not enough. Poczekajcie, a jakbym tędy przeszła, to co jest tutaj? No brakuje mi tych naboi. Boże, ja mam bardzo mało ich. Jak ja będę musiała stoczyć... Gdzie ja jestem? Jak ja będę musiała stoczyć walkę z jakimś... No dobra, fajnie, no. Z jakimś ciulasem, to... Ja nie żyję po prostu. Boże, przestańcie się drzeć, dzieciory. Autostat unlock. Will you release the lock? Jezus Maria, czemu one się tak drą? No i nie wiem, czy 11, 20... Nie, nie, to nie, bo to było do tego. To absolutnie nie, ale mam tutaj jeszcze jakieś inne kody. Tylko nie wiem, czy one będą odpowiednie. Czekajcie, ja powinna może przeczytać najpierw tą notatkę. No właśnie. In the case where numbers are written instead of letters in the key field.
Aha, ale i tak mi nic to nie mówi na razie. Okej. Okay. A co tutaj mamy? O, może będę mogła użyć tego pluginku, byłoby super. Byłoby super, świetnie. Warning, bla bla bla. Boże, nie wytrzymam z tymi dzieciorami. Dobra, co jest w takim razie jeszcze... Było tu coś jeszcze do zabrania? Wydawało mi się, że jest coś jeszcze. Serio, myślałam, że się jeszcze coś kręci, ale niestety nie. A tutaj? Tu coś trzeba będzie użyć. Czy to jest jakiś... Tak, bardzo bym chciała zapisać swój progres. Jak najbardziej. Nie wiem, gdzie ja jestem. Aha, okej, okay, czyli tutaj też są panowie. No wszystko spoko, ale kurde... Mam mało... Nie wiem za bardzo, co ja mam tutaj użyć. Na razie nic nie... Na razie żadnego kodu nie użyję. Zapisz. Niech ci będzie. Ale no ja się muszę jakoś stąd wydostać. Nie wiem, jak ja to zrobię. A nie może po prostu sobie sam zginąć. A ten plugin... tamten nie będzie? O! No i o to się rozchodziło. Dobra, to nie tak. Poczekajcie. Mix. Spróbować zabić tego ciula, nie? Idzie on tu, czy nie? Idzie. Giniesz? No chodź, chodź, rozpędź się. Bardzo dobrze. Gin, przepadnij. On chyba po prostu z tamtego... on chyba z tamtego po prostu pomieszczenia przeleciał, bo one przecież mogą... Czy on już? Jo. Czy coś mi w ogóle zostało? Trzy naboje, spoko. Dobra. Nie mam na razie tego gówianka, więc nic nie zrobię. Chodź no tutaj, bo on chyba stąd wyleciał, prawda? Z tej biblioteki. Tak, czyli tu nikogo nie ma. Skąd mam wiedzieć, jaki klucz? O, tu coś jeszcze jest. Pewnie nic nie będę mogła zabrać. Ale co to jest w ogóle? Medipack. Matko Boska, skąd mam wiedzieć? O, czekaj. Number. No, gdzieś będę musiała użyć kluczyka. Pokaż mi to. Manage of the key chips. Dobra, chodźmy między... O, czyżby to jakaś... Tak, ja chcę tego użyć. Pięknie. To jest jakaś taka konkretna kamarka, ale...
No dobra, a ja mam jakieś itemy? Jakieś klucze ID, device? Fingerprint? Electronic lock. Pytanie, czy to właśnie do tego jest, nie? Że po prostu nic nie powinnam tu na razie robić. Nie wiem. Ja pierdzielę. Pytanie, czy zabijać, czy uciekać? Spadaj. O, wow. Aha. To ja już wiem, gdzie jestem. Głupia ona jest, mój Boże. Mój Boże. Ja nic takiego dzisiaj konkretnego nie zrobiłam. Tutaj to mnie nie było. Czekajcie. Okej, ale w tym miejscu mnie na bank nie było. Lock code 5037. Ciekawe, czy tego kodu tam nie trzeba było wpisać. Myślę, że tak. Jeszcze tutaj coś jest. Przeczytajmy to. Dobra. Trinity will be to find the lab. No, musimy znaleźć to laboratorium. To na pewno. Dobrze, tutaj coś jeszcze jest. O, czekajcie. Nie. Another guest, one with the poison level under 30. Okej, może neutralizować gazem. Czyli tak, to jest jakaś na bank podpowiedź. Czyli tak, red neutralizuje green. Blue neutralizuje toksyny jakby z pomarańczowego. Orange. I green neutralizuje purple. To będzie potrzebne na bank. When mixing the gases. Ok. Postaram się. O! Tam był pluginek, nie? Czekajcie, wyjdziemy sobie na zewnątrz. Nie, jeszcze nie. Za mało mam. Okej. No dobra. A co jest tutaj do końca? Aha. No, dobrze, niech to będzie wszystko ze sobą tutaj pozamykane, bo... Idziemy... O! The door is locked, but there doesn't appear to be any place to set a key. O, kuźwa. To czyli odcięłam sobie jakby możliwość dostępu przejścia gdziekolwiek, rozumiem, tak?
Życzę sobie w takim razie powodzenia. Jesteś głupia, przysięgam. Dobra, to tutaj można było sobie to otworzyć. O, i właśnie o to miejsce mi chodziło. Patrzcie, jak idealnie, po prostu ideololo. I tutaj bym użyła tego kodu. Dawaj, dawaj. Czekajcie, gdzie jest ta moja kartka? Gdzie to zapisałam? 5037. I ile ja mam tutaj tych notatek, to sobie nawet nie wyobrażacie. The number has been confirmed. The gas experiment room lock has been released. Ale które to są drzwi? A może tamte właśnie, gdzie byliśmy przed chwilką? Tak, chcę zapisać. Wiecie, tam dosłownie przed sekundką. Co było, że nie ma żadnego zamka. To może tam i tam jest, wiecie, wzmianka o tym gazie. Może tak być. Czyżby? Tak. Dobrze, że to zapisałam. Gdzie jest to zapisane z tym gazem? Jest. No, tak mi się właśnie kuźwa wydawało. Oh my god, tam tam jest ktoś. The three buttons they used to supply the gas. No, ale jest żółty, więc... Nie wiem, red? Super. Red, green. Tak. Z green... nie, teraz jest yellow. Albo to jest orange na przykład. Blue? No i tu powinno być purple, więc nie wiem, czerwone? Bez sensu. No dotąd jest dobrze. Prawie, prawie, moi drodzy. Mamy to. Nie wiem, czy go za bardzo nie zaczadziłam. Sześć, dziewięć, pięć. Okej. Okay. The B1 key chip. Okej. Okay. I zginął. Jeszcze emergency case. No tak! The word emergency case carved into it. Small size key. Wiecie, gdzie musimy iść? Poczekaj, weź go jeszcze raz, przeszukaj. Nie masz już nic więcej? Wiem, za dużo dobroci bym chciała. Ale to dużo nam wyjaśnia, moi drodzy. O! No nie, no dajcie spokój. Ja pikole, co za... gówniany dziad. Dramat. Tutaj coś leży? Lock code 5037, no to ja już to zrobiłam. Dobra. Tylko teraz tak, chciałabym się wrócić, no ale tak, tam nie mogę zabić tych ciulasów.
Niech one się tam wyrzynają same. Będę musiała tam iść po prostu naokoło. No bo nic innego nie wykombinuję. A to co? Tak się tu świeci? Czekaj, czekaj. Co to jest? Unless the lock system malfunctions. Okej. Okay. Rozumiem. Weź no, wyjdź tędy. Dobrze by było zapisać, zakończyć dzisiejszą rozgrywkę. Ale i tak czuję się troszeczkę pogubiona. Nic tu nie mam. Co było tutaj? Bo ja już nie pamiętam. Library. No właśnie, chciałam zobaczyć, czy ty w tym library jakbyśmy użyli jakiegokolwiek itemu, który mamy. Nie wiem, ID card? Nie. O, proszę bardzo. Will you overwrite? Tak. No i bądź mu 3695? Czy nie? Tak. 3695. Please overwrite the magnetic pattern of the key chip correctly. O mój Boże, rozumiem, że mam zrobić to tak, jak jest na rysunku, tak? Mój Boże. Moment. Czy jak to? No nie, bo tu jedno musi zostać. Wiesz co, weź... Aha, bo ona to... Dobra. Wyciąga to na samą górę. Dobra, tak sobie zrobimy. I na przykład w ten sposób. Pięknie. Jestem geniuszem. Complete. 695. The indicator has been turned on. B2. Widzieliście? Pięknie. Gdzie to jest? Zaraz sobie w ogóle tam to podniesiemy, ale to za chwilkę. A to teraz muszę użyć tego mojego... tego. Nie? Czekajcie, źle chyba wybrałam. Tu. Właśnie. Pięknie. The letter R is carved into the card. Mm-hmm. Wydaje mi się, że to będzie do tamtych drzwi, gdzie jest i mamy right i left. Tak, bardzo chcę przeczytać. Tak, tak, dear Paul, bla bla. Mm-hmm. My to będziemy musieli użyć. Tylko pytanie, kto nam w tym pomoże. A chciałabym zobaczyć jeszcze raz w takim razie, czy mogę w końcu zabrać to. Czy mogę to zabrać? Mogę. Fajnie. To teraz moglibyśmy sobie to zmieszać. Tak na dobrą sprawę, co? W końcu. No i pięknie. I możemy teraz na przykład jedną. Nie, nie mogę na razie. A mogę zrobić sort? Tak, mamy jedno miejsce, dobra. Dobrze. Pytanie, czy używamy tych kluczy teraz, czy robimy polsata? Mhm, to czyli tędy na razie nie. To nie są te drzwi, którymi tu przyszłam. Pójdziemy sobie od drugiej strony. Nie mam zamiaru się z nimi tutaj męczyć. Absolutnie nie. Aha, jeszcze bym się chciała wrócić. No nie, nie chcę tego użyć. Wrócilibyśmy się po kluczyk, co wy na to? Gdzie to było? Mój Boże, gdzieś na początku, tak jak zaczynaliśmy dzisiaj grę. I jak to zrobię, to poszlibyśmy do tego pokoju, ale nie będziemy dzisiaj sobie polsatować. Znaczy, będziemy polsatować w zasadzie.
Aha. A ten śpi dalej, tak? To niech se śpi, słuchaj, to jak on se śpi? To ja mu przeszkadzać nie będę. Czekajcie, ale gdzie to było? Gdzie ja wtedy dzisiaj zaczynałam? Ja nie pamiętam. Aha, chyba wiem. Tak, poproszę. Dobra, chyba wiem gdzie, ale musimy taki mały hektarek przejść, wiecie? A taki malutki. Pytanie, czy ja tutaj coś zostawiałam? Nie. Wiem, że ja już to sprawdzałam, ale jestem naprawdę zakręcona w tej serii jak ruski baton. Tędy. Tędy, bo musimy za tamtym gościem przejść. Dobra, ja już mam mniej więcej to ułożone w głowie. Chcę otworzyć ten... tutaj? Boże, nie wiem. Nie. Na pewno nie. Jakie się tam dzisiaj dostałam? Możecie mi powiedzieć? Tędy? Ja nie pamiętam, z moją głową jest coś nie tak. Tędy. No, teraz dobrze idzie. A czy tutaj coś jest? No, oczywiście, że jest. No, i o to mi chodziło. Dzięki temu dostanę się do tego pokoiku. Z zapisem. Tutaj będą te małe ciulasy. Ale my się jeszcze wrócimy w tym odcinku. Wrócimy się jeszcze tam, gdzie ja potrzebuję docelowo się dostać. No i dawać mi tą jedną skrzyneczkę, bo oszaleję zaraz. No, ale ja mam. Nawet nie chcę słyszeć, że nie. Muszę. Przykro mi, ale ja muszę to użyć. Nie wiem, jak ty to zrobisz, moja droga. Tak. No i teraz mamy pięknie. Jo. To mi się podoba. Tak można grać. A czy to wtedy by zostało zabrane? Oj, mogę nawet wziąć. No, chciałabym. Pięknie. Nothing useful. Kurde, zajebiście. A tu mogę je zmiksować jeszcze? Tak, mogę. Mega. Dobra. Zapisz oczywiście i słuchaj, wracamy się teraz do tego pokoju, w którym trzeba będzie użyć tych dwóch kluczy i tam sobie zapiszemy, ale nie będziemy ich używać. No, jakoś to poszło. Trochę potnę ten odcinek, bo momentami było za dużo myślenia. Ale podoba mi się to. Dobra, dobra, idziemy. Nie, nie zapisuj, bo przecież dopiero był zapis. Dobrze, że tych pokoi z save'em jest troszkę więcej. Zawsze to coś, nie? Musimy znaleźć to laboratorium całe, o
którym mówią, ale boję się aż po prostu ze względu, bo już na razie z apteczkami tak się bałam, że było źle, ale teraz to zaczynam się bać, jeżeli chodzi o amunicję. I to tak porządnie zaczynam się bać. Drzwi, odgłosy drzwi otwieranych, dokładnie takie same jak w Rezydencie dwójce. Tak, poproszę. Tylko teraz trzeba uważać, bo będzie tutaj ten Dinuś, nie? No, wychodź. No, jakoś się udało. Gdzie to było, moi drodzy? A, bo teraz musimy szukać. Gdzie to było? Gdzie to było? Tutaj chyba nie, co? Nie wiem, czy tu? Albo tamte podwójne drzwi? Computer room. To będzie tutaj. Tak. Tutaj potrzebujemy użyć, tak? Jo, dobra. No to moi drodzy, ja w tym miejscu sobie zakończam. Dziękuję Wam serdecznie za to, że byliście ze mną. Ja wiem, że dzisiaj motałam się strasznie, ale ja naprawdę w tą grę grałam ponad 20 lat temu, więc naprawdę mam prawo nie pamiętać wielu rzeczy. Także wybaczcie mi za to, ale zaczyna się tam to powolutku klarować, tylko no, martwi mnie, jak widzicie, ilość tych naboi. Jeżeli chodzi o zwykłe, no to powiedzmy my i tak słabo, mało kiedy z niego strzelamy, ale jeżeli chodzi do shotguna, no dobra, 20, ale to nie jest jeszcze jakaś rewelacja. Także moi kochani, ja dziękuję Wam serdecznie za to, że byliście ze mną i do usłyszenia za tydzień. Pa, pa.